Hej, siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej przygody z My League NBA 2K20 i rozgrywamy tutaj oczywiście Milwaukee Bucks. Tak więc za nami 11 spotkań, ja tutaj sobie potrenowałem chwilkę, porzucałem tutaj moimi shooterami i tak dalej. I jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłem, to zmieniłem tutaj Derricka Rose'a na dwójkę, jego nominalną pozycję, tak więc też overall move wzrósł do 86, no i ta pierwsza piątka już tutaj nie wygląda tak źle. Bledsoe 83, Rose 86, Middleton 87, Antetokounmpo 97, no i Robinson 83. To naprawdę wygląda ciekawie i z wszystkimi tutaj zawodnikami mamy kontrakty na minimum 2 lata, tak więc spoko. Dobrze to wygląda, tak więc ja już tutaj jestem po rozgrzewce, no to możemy ruszać, tak więc przed nami. Okej. Dobra, mamy jeszcze ofertę wymiany, no i tutaj oferta za Middletona. Tak więc oferują wymianę za Oladipo. Oladipo daje im 16 i 7 punktów, 42% z gry, 28 minut. No nie wiem, czy to by była dobra wymiana. I Korvera wymieniamy za McDermotta. No McDermott też dobry rzucający za 3, no ale Korver chyba większa legenda, nie? No w tym sezonie Korverowi nie idzie zbytnio, no ale też nie gra zbyt często. No i Middletona zastanawialiśmy się, czy by go nie wyrzucić w ostatnim odcinku. No i tutaj mamy okazję, no ale 87 na 83, 27 lat Oladipo, 28 Middleton. No Oladipo chyba jednak troszeczkę za słaby zawodnik, żeby wymieniać się za Middletona. Tak więc nie zgadzam się na tą wymianę, no i lecimy dalej. Tak więc zaczynamy pierwszy mecz, Indiana Pacers przed nami. No i trzecia kwarta, tutaj trzeba być skupionym do końca. Dobre jest prowadzenie, no ale właśnie, początek czwartej kwarty i tutaj już bardzo blisko Indiana. Dobra, mamy prowadzenie, dosyć już ładne, 10 punktów. 2 minuty do końca, zobaczmy, no i jest remisowo na minutę 16, no cóż, trzeba tam wejść. No to zobaczmy, czyli my oddajemy rzut, tak jest, i to nawet Robinson, 10 punktów na razie. Ajajaj. Niecelny ten rzut. Dobra, teraz perfekt. Jest 11 punkt Robinsona. No i prowadzimy tylko jednym oczkiem. No i właśnie, teraz Oladipo. Tak więc zobaczymy bezpośrednie starcie tych dwóch zawodników z Middletonem. Czekajcie, jeszcze tutaj stoper. Dobra, działamy. Oj, ładnie. Tutaj Robinson. Bardzo ładnie w defensie. Jakie zatrzymanie. No i Hill. Tutaj mamy Rose'a, Rose nie myli się. No i już wychodzimy na 3 punkty. Bardzo ładna akcja. Rose 10 punktów w tym meczu. Middleton 19, 7 zbiórek, 6 asyst. Ciekaw jestem też, jak Oladipo się tutaj spisał. No i Holiday na trójce nie ma. Zbiera Antetokounmpo. 33 punkty, 16 zbiórek. Dawaj, Rose. Świetnie. Dobra, już mamy 5 punktów, 39 sekund zostało, tak więc no w tej końcówce dobrze, że weszliśmy. Ej, zgubił Middleton. Oladipo tym razem. 3 punkty mamy różnicy, ostatni czas, jesteśmy też w bonusie. Niecałe 30 sekund do końca. Tutaj raczej będzie zwycięstwo, no ale trzeba być skupionym do końca, nie? Player of the game pewnie Antetokounmpo, tak jest. Tak więc utrzymuje się tutaj w tej średniej, powyżej 30 punktów na mecz i bardzo dobrze. O 16 zbiórek też fajnie tutaj mu pomoże. No to dawaj, po jeszcze kolejne punkty. Oh yeah! Potrzebowaliśmy na to no, około 4 sekund, 4 sekundy 0,2. I ostatni czas Indiany. 5 punktów mają do odrobienia, czyli co? Teraz pewnie najrozsądniej dla nich byłoby rzucić trójkę i później nas faulować. Zobaczymy, co wymyślą. Jest Holiday, ale tutaj dobrze kryty przez Hilla. Holiday za 2. Dobra, niech sobie rzucą za 2. I kto będzie rzucał tutaj osobiste? No chyba Antetokounmpo, nie? Dawaj, ależ tutaj czas. I mu szczypniemy. Rose za 3. Perfect release. Oh yeah. Więc jeszcze z asystą Antetokounmpo. Holiday, bardzo zły rzut.
zbiórkę Antetokounmpo i faulowany jeszcze nasz Janis. 35, 17 i 7 asyst. Kurde, znów troszeczkę zabraknie do triple-double. Aj, 1 na 2 tylko, 4 sekundy, może jeszcze jakiś blok. Nie, dobra, wygrywamy 7 punktami. No i świetnie, tak więc wracamy tutaj na 50%, 6 zwycięstw, 6 porażek. No i Oladipo, 30 minut, 20 punktów, 8 na 19 z gry, no Middleton, no jednak lepszy. 7 zbiórek, 7 asyst, 6 na 16 z gry, 19 punktów. Rose 15, Bledsoe 13, tutaj Hill w końcówce grał, Bledsoe, nie wiem, zmęczony chyba. Hill zagrał też sporo, 20 minut bez żadnego punktu, 0 na 3 z gry, Waiters dycha, Robinson 11-9, 5 na 10 rzutów osobistych, no 50% jak na centra, to nie jest źle. Iliasowa tylko 2 punkty, 6 zbiórek. No właśnie, my tutaj nie mamy ławki, bo jak sobie grałem tutaj taki meczek towarzyski, pierwsza piątka kontra ławka, no to jednak nie ma szans nasza ławka z pierwszą piątką, to są dwie całkiem różne drużyny. No dobra, no tutaj raczej nic nie zmieniamy. Też coach to widzi, tak jak to teraz jest ustawione, chociaż jeszcze Rose'owi 1 minuta. Dalej Hill, Iliasowa, Waiters, Bembry, Cook i Connaughton się nie łapie. No jak tam Bembry, 6 punktów niecałe, słaba skuteczność za 3. Waiters 10 punktów, no ale teraz troszkę mniej minut dostał. Wrzucony poza pierwszą piątkę. No dobra, lecimy dalej, a więc Chicago Bulls przed nami, 60% chemii, musimy to utrzymać. Zobaczmy, pierwsze kwarta remisowo, w drugiej tylko jednym punktem, a więc tutaj lecimy cios za cios. No i czwarta kwarta, bardzo słabo rozpoczęta przez nasz zespół, no ale odzyskujemy prowadzenie. Dwie minuty zostały, jest 6 punktów, no i dobra, też sobie tam wskoczmy, a dlaczego nie? No i rozpoczynamy znów od osobistych, a więc Hill, no już jakieś punkty w tym meczu ma i ma ich nawet 5, nawet zbiórka i asysta. A więc teraz Bledsoe na parkiecie, widzę 14 punktów. Ojej, opuściliśmy tutaj, ale wyczekał na podanie, no i nie było żadnego problemu nad Bledsoe rzucić Markkanenowi. Dobra, Middleton rozpoczyna, 16 punktów, 6 zbiórek. Dobra, niech piłka tutaj wraca, dawa jeszcze raz tą zasłonę. Ależ, co to było? Mogliśmy grać alejupa, no i jest jeszcze tutaj wyjście na out. Nasza piłka, dobra. Antetokounmpo wraca, tak więc ma 28 punktów, no trzeba mu tutaj zdobyć troszeczkę. Dobra, dawaj na zasłonę. Cyk. No, wcale nie tak łatwo, ależ go tutaj blisko kryje. Dobra, masz go przed sobą i znów mamy piłkę straconą. No i proszę bardzo, kolejne punkty. Lawinę, bardzo łatwy dunk, 103 do 100, więc tylko już 3 punkty się zrobiły. No, czy potrzebnie tu wchodziłem? No, Hill ma trójki, ależ niestety in and out. Nie ma fast breaku. Dobrze tutaj zatrzymany Satorański. Markkanen. Tak jest, Janis. No i teraz coast to coast. Na lewej ręce. Oh yeah, baby. Tak jest. 30 punktów, 15 zbiórek. No to jest nasza mega gwiazda. Dobra. 5 punktów, 45 sekund. Bardzo często tą akcję grają, ale tutaj nie było mismatcha. Markkanen i znów bardzo dobrze Janis w defensywie. Jest jeszcze zbiórka Hilla, faul, tak więc będą rzuty osobiste i Lawin wyfaulowany, szósty faul tego zawodnika, tak więc Hill i kolejne punkty, tak jest. No okej, okay. Hill akurat te rzuty osobiste widzę ma bardzo dobre.
No, czyli akurat zdobyć punktową heela, to jest nasze prowadzenie z Chicago Bulls. I ostatni timeout jeszcze. No dobrze. No więc był słaby wstęp, ale później odrobiliśmy szybko. Więc bardzo dobrze. Player of the game, no tutaj nie będzie raczej zaskoczenia. Jest Giannis. Jeszcze jakieś punkty przydałoby się nim zdobyć, nie? Dobrze, Rose zdążył, ale i tak truja siedzi. No i ostatni nasz czas. No i co, oni tutaj no nie będą faulować, czyli piłkę trzymamy jak najdłużej. Chociaż zobaczymy, no może będą faulować. Okej, nie będzie więcej czasów, tak więc Antetokounmpo, piłka wędruje do ciebie, tak, faul od razu. No to dajesz Giannis. Znów niecelnie. Dobra. Okej, macie 24 sekundy. No oczywiście będą chcieli teraz szybko zakończyć akcję celnym rzutem za 3. Satorański. Markkanen, no raczej nie będzie chyba rzucał za 2, ale bardzo dobrze Antetokounmpo tutaj wrócił. Świetnie. Jeszcze raz będzie faulowany. Tak więc jeszcze jeden punkt się przyda Giannisowi. Tak jest, dobra. Żeby było ponad jego średnią, nie? Tak bardzo fajnie będzie utrzymywać. No i też niecelnie. No może nawet damy im tutaj rzucić, żeby jeszcze raz nas faulowali. Aj, nie było bloku. No jest zwycięstwo 109 do 103. No dobrze, tak więc dwa zwycięstwa za nami. Tak więc zobaczmy sobie, jak to tutaj wyglądało. Porter 22 punkty, Markkanen 21, Lawin tylko 17. No Antetokounmpo bardzo ładnie, 6 asyst, 2 przechwyty, 3 bloki, ale 7 aż strat Antetokounmpo. Dalej Rose 16, Middleton również. Ale właśnie tutaj cały czas obserwujemy tego Middletona. No i 30 milionów te jego mecze nie są warte w ogóle, nie? Ale dobra, jeszcze poczekamy na piki. Zobaczmy sobie, jak teraz wygląda mock drafts, czyli z numerem 1 Pistons biorą Steve'a Nasha, następnie Portland Iversona, Knicksi Kambiego, Hornetsi Kobiego Bryanta, Celtowie Stefona Marberego, dalej Ray Allen, Eduardo Chavez, no i my z 8 miejsca, bo my mamy pik Pacersów. Tak więc Giorgis Balidis niby jest teraz ustawiany, że my go wybierzemy, tak więc pozycja numer 2 lub 3. Ocena B w tym momencie, 10 pik niby, 4 pozycja. O, Stojakowicz. No ale ja tutaj bardziej bym celował w Kobiego Bryanta, nie? Tak więc będziemy próbowali uzyskać tutaj jakiś wyższy pik. Tak więc jeszcze poczekamy sobie na to. No co, mamy 2 zwycięstwa za nami. Lecimy dalej. Chemia rośnie. Zwycięstwa również, o to chodzi. No zobaczmy, Atlanta to nie będzie łatwy przeciwnik. Już pierwsza kwarta przegrana, ale w drugiej. No dobra. Tutaj chyba nie będzie czego ratować. Zobaczmy, może się jeszcze podniosą. Nie podniosą się. Tutaj gruba porażka. 116 do 95. A po drugiej stronie Huerter, Tick, Collins, Capela. No nikt za bardzo tutaj nie błyszczał. U nas Antetokounmpo 34 punkty, 24 zbiórki. Jest w końcu triple-double, 10 asyst, 4 przechwyty. Ależ mecz. 24 zbiórki. No to naprawdę kosmiczny wynik. Wejdźmy sobie w Team Records. Przypomnijmy sobie w zbiórkach. Jest Giannis na 4. miejscu ex aequo z Bogutem. Tak więc jest już w historii klubu, chociaż nie po raz pierwszy, bo tutaj rzuty osobiste 19. Mamy też Middletona z 8 trójkami. Ray Allen może wrócić do Bucksów. Jest też taka możliwość. No ładny to był występ Giannisa, ale zobaczmy dalej. Rose 19, Middleton znów 16, drugi mecz z rzędu, 39 minut. U Haters i później właśnie Robinson 36 minut, 4 punkty, 6 zbiórek tylko przez taki długi okres czasu. Minus 17. Bembry, Cook, Iliasowa 16 minut, 0 punktów. 32 lata. No tutaj ma
dwuletni kontrakt 7-milionowy, tak więc kurde, Iliasowa też raczej do wymiany. Całą w ogóle ławkę bym tutaj wymienił, nie? No ale dobra, poczekajmy jeszcze, aż tam się mniej więcej wyklaruje. No, poczekamy sobie jeszcze nad kolejnymi zmianami. W zależności też, jak będzie nam szło, nie? Dobra, to więc pierwsza porażka. Zobaczmy, jak tam to coach widzi, czyli Rose troszkę mniej minut. Robinsonowi też widzę tutaj zabrano. Robinson co? Dalej jest niezadowolony? Chce być większą częścią drużyny. No co, no przecież występy w pierwszej piątce nie są? No dobra, Iliasowa. Mniej na pewno minut. Waiters. No i masz tutaj już Robinson. Cyk, 34 minuty, proszę bardzo. No bo tak naprawdę na zmianę tutaj za Robinsona nie ma nikogo. To może też być nasz problem, nie? Może nawet w drafcie spróbujemy centra, tego Kembiego. Na razie to jest wszystko sprawa otwarta. Connaughton jeszcze tutaj się do składu łapie. Aha, bo Hill kontuzja. 1-2 tygodnie, tak więc bez Hilla teraz przez następne kilka kolejnych spotkań. Czyli Connaughton. No dobra, Iliasowa. Dobra, Robinson 34 minuty. No masz sporo minut, nie? Dostałeś. Dobra, jeszcze tutaj zajrzę. Dobra, to jednak zwiększymy. Będzie utilization tutaj trochę mniejszy, no bo jednak nasza ławka jest naprawdę słaba, nie? Dobra. Czyli Antetokounmpo, dalej Middleton. I bez preferencji. Czyli w sumie no Rose teraz jest na dwójce w pierwszej piątce. No dobra, dodamy Rose'a na trzecią naszą opcję ofensywną. No to lecimy z Portland. Fajnie by było teraz się odbić właśnie od tych 50%, zacząć wygrywać. No świetna trzecia kwarta, 20 punktów różnicy sobie tam zrobili. No tutaj już raczej będzie zwycięstwo. No chociaż Portland jeszcze próbowało, ale 114-105. No to zobaczmy, Middleton, no i w końcu ładnie, 10 na 21 z gry, 25 punktów, Antetokounmpo 24 punkty, 21 zbiórek, 7 asyst. Dalej Rose 12, Robinson 10-12, no, w te 34 minuty, ładnie, Bledsoe 9-5-7, Iliasowa, no już mniej minut tutaj dostał i ładnie, Bembry 8, Cook i Connaughton, chyba w pierwszym meczu w tym sezonie. Jeden punkt. No dobra, lecimy dalej, czyli teraz Detroit. No, cienko im idzie. Na razie są ustawiani z numerem 1. Zobaczmy. 26 już w pierwszej. Ładnie też w drugiej. W trzeciej kolejna przewaga. No i tutaj już będzie zwycięstwo. Oh yeah, 118-91. Middleton po raz kolejny, to on i zobaczcie, co tutaj się stało. Bembry, 31 punktów Bembry'ego, 13 na 15 z gry. Wow, plus 29, co ty gadasz? Co ty tam zrobiłeś w ogóle w tym meczu? Bembry, Antetokounmpo 16 punktów i 6 fauli, dlatego właśnie też Bembry dostał tutaj więcej minut. Robinson 10 punktów, 16 zbiórek, ładnie. Bledsoe, Cook, Rose 6 punktów tylko, Iliasowa 3, Connaughton również, Wilson nawet zagrał chwilę, Waiters 0 punktów. No, Bembry zaskoczył. Middleton wraca tutaj do tego, czego od niego oczekuje, jest już też wzrost średniej punktowej. 9 na 9. No dobra. To po tym meczu myślę, że Bembry chyba tutaj dostanie trochę, no właśnie, nawet proszę bardzo, do pierwszej piątki za Rose'a. Czy to będzie dobry wybór? No zobaczymy. Dawaj, spróbujemy. Robinsonowi też więcej minut tutaj trzeba będzie znaleźć, czyli Waiters na pewno minus. Nawet bez Waitersa sobie zagramy. Korver dostanie kilka minut. No tak z 8, no i reszta dla Robinsona, 34 znowu się znalazło. No dobra, zobaczmy. Bembry po tak wspaniałym meczu, przed nami też słabe Utah Jazz. No to może Bembry znów zaskoczy. Zobaczmy, pierwsza kwarta, jednym punktem przegraliśmy, później trzema, no i czwarta.
Zobaczmy, bo jest niebezpiecznie, jest ciasno. Dobra, 3 punkty straty, 3,27 do końca. No i osobiste, teraz będzie rzucał Robinson, ma szansę na 9 punkt, niestety piłka wyskakuje. No i Bembry, 2 punkty, ale 9 zbiórek. No ciekawy jest to zawodnik, na pewno Middleton, Bradley'a, no i Donovan Mitchell. Jest podwojenie, Rose tutaj bliski przechwytu, ale jeszcze Mitchell oswobodził się, tam Robinson próbował, ale i tak Mitchell zdobywa punkty, 5 punktów, mamy straty. Rose z faulem jest, akcja 2 plus 1, tak jest, Wright bardzo ładny Rose'a. Dobra egzekucja, no i akcja trzypunktowa. Dobra, tak więc Giannis pojawił się, 30 punktów, 12 zbiórek. Dobra, timeout dla Jazz od razu. Tutaj walczymy o zwycięstwo. No, Jazz słabe, 4 zwycięstwa, 11 porażek jak na razie. No i player of the game, Donovan Mitchell. Jak tam zobaczmy w tym sezonie, 25 punktów, 52%. No i w tym też tak na swojej średniej. No, nie ma szans tutaj z Giannisem. Dobra, Ingles. Niecelnie, jest Giannis, kolejna zbiórka. No i Giannis sam. Tak jest. Dobra, mamy remis. Kolejny timeout. No to też dobrze dla nas. Też możemy omówić swoją strategię. Też możemy odpocząć. Tak więc Utah już trzęsą portkami. No i teraz przyda się dobre D. I objęcie prowadzenia. No, proszę bardzo, wyprzedzony tutaj Rose. No i my też odpowiadamy tym samym. Dobra. 2,25. No jeszcze prawdopodobnie 3 czasy będą. Dobra, Giannis. I z faulem też akcja 2 plus 1. Pięknie. No i mamy teraz szansę już na objęcie prowadzenia. Ale niecelnie. Middleton jeszcze bliski tutaj wyłapania zbiórki ofensywnej. Bardzo ładnie wróciliśmy defensywnie, ale Conley kryty przez Robinsona. To się teraz zmieni. Zablokowany Bradley po raz drugi. No i to jest właśnie Mitchell Robinson. Bledsoe. I Antetokounmpo. Oh yeah. Tak więc ma już 36 punktów. Jeszcze trochę się przyda, nie? Takie 40-punktowe mecze. Jak najwięcej. Tutaj zasłony, wybiera prawą stronę. Bardzo dobrze Bledsoe. Świetnie tutaj w defensie i kolejny blok Robinsona. Sam Bledsoe do końca, ale niecelnie. Jeszcze Rose ze zbiórką. Tutaj piłka na Middleton, ale jeszcze poczekam. Antetokounmpo. Bledsoe opuszczone, jest perfect release. Czy to była trójka? Nie, za dwa chyba. 101,97, mamy 4 punkty. I minuta 10 do końca. Clarkson wystraszył się rzutu za 3. No i Bradley tutaj wygrywa z Robinsonem na tablicach, ale w końcu zebraliśmy. Middleton, Antetokounmpo i 38 punktów. Dobra, świetna końcówka. Conley
No, tym razem Clarkson, perfect release, trójka siadła, jest czas Milwaukee, no bo tutaj się z 6 punktów przewagi 3 tylko zrobiły. Tak więc już jest kontaktowo, no i po jednym timeoucie zostało 33 sekundy do końca. Czyli możemy założyć, że po naszym celnym rzucie będzie czas dla Utah. Świetnie. No to jest chyba jedna z lepszych akcji pod Janisa. Ok, ostatni czas dla Utah. No jeśli oni tutaj trafią, to chyba my też będziemy brać nasz ostatni czas. No i ładny występ Janisa, 40-13. Wide open. No i znów Robinson przegrał. Jeszcze mu tutaj troszeczkę brakuje siły, ale zdobędzie ją. Dobra. Czyli co, teraz wystarczy utrzymać piłkę. I komu najlepiej? Rose'owi chyba. Dobra. Derrickowi też tutaj przydadzą się punkty. Wyczuty release przy rzutach osobistych. Dwa perfekty. No i dobra, już bez czasów. No i jak sobie poradzi Utah? Oj, bardzo, bardzo słabo. Cóż za break. Czy będą jeszcze faulować? Tak, będą. I to plecą jeszcze. Szansa na punkty. Dobra. No tutaj już nie ma szans na porażkę. Tak więc najprawdopodobniej 109 do 102. Tak jest. Oh yeah. No i już coraz lepiej zaczyna to wyglądać. 10 zwycięstw, 7 porażek. No i jesteśmy już na 6. miejscu. Tak więc bardzo tutaj też ciasno. Zobaczcie, 3 drużyny po 10-6. Raptors, Magic, Celtics. Tak więc sprawdźmy ten ostatni meczek. I tak, Janis 40 minut, 40 punktów. Middleton 15, Rose 15. Bledsoe, Robinson 8-15. No i właśnie, Bembry tylko 2. No to był jeden taki wystrzał, nie, w tamtym meczu. Tak więc myślę, że wracamy do naszego tutaj ustawienia z Rose'em na dwójce. Iliasowa, Waiters, Bembry nie zostanie, Connaughton. W sumie też. Dobra, Robinsonowi tak więc 32 minuty. Jak tam, czy zaczyna mu rosnąć? Chyba rosną mu morale. Dobra. Okej, Atlanta znowu. No ostatnio, no tydzień temu, równo tydzień temu przegraliśmy z nimi. Dosyć srogo. No to teraz zobaczmy. Pierwsza kwarta remisowo, w drugiej świetnie. No to teraz im pokazaliśmy. Dobra, tutaj nie ma co się denerwować. 98-128. No i Janis. 43 minuty, 44 punkty, 22 zbiórki. 4 bloki jeszcze dorzuca. Rose 22 punkty, Middleton 21. Bledsoe 13, Waiters 8, Bembry 7. Robinson 4-8 tylko, ale jeszcze właśnie 6 fauli w 18 minut. No to jest taki główny minus Robinsona. Obecnie bardzo tych dużo fauli inkasuje. No ale to też pierwszy raz, kiedy został wyfaulowany w tym sezonie chyba, nie? Z tego co kojarzę. Dobrze, czyli 18 spotkań za nami. Dobra, dojedźmy jeszcze do 20 w tym odcinku. A więc Cleveland. W trzeciej kwarcie wygraliśmy ten mecz. 109-77. Janis, ależ blisko 6 bloków. Rose 22, Milton 15, Robinson 10-11, tak więc fajnie, Iliasowa 10. Dobra. No to co, jeszcze jeden meczek. Bardzo ładnie to zaczyna tutaj wyglądać. No mamy już fajną serię. Zwycięstw z rzędu. No tutaj, wow, co za mecz. 143-91 z Charlotte Hornets. Antetokounmpo 50 punktów, 23 zbiórki.
5 przechwytów, 2 bloki i tylko 2 straty, 10 zbiórek ofensywnych. Bledsoe 29 punktów, świetny występ. Rose 21, Waiters, Middleton 11, albo 17 minut tylko grał i 6 fauli. Bembry 8, Robinson 0 punktów, 13 zbiórek, Cook 0. Dobra, czyli co, 20 spotkań za nami, tak więc możemy zrobić sobie takie małe podsumowania. Czyli zaczniemy od player stats, czyli 32,5 punktu średnio Antetokounmpo rzuca, no myślę, że będzie najlepszy w lidze. Dalej, zbiórek 15, zbiórek na mecz inkasuje Antetokounmpo, 6,5 asysty, 2 przechwyty, 2 bloki, 3 straty, bardzo wysoka skuteczność. Dalej, Middleton niecałe 19 punktów. No i to jest dalej za mało, nie? To jest dalej za mało. Tak więc myślę, że Middletona tutaj będę trzymał i na wymianę o pick, nie? To chyba będzie najrozsądniejsza opcja. Oddamy, no, dobrego zawodnika, ale to sobie weźmiemy Kobe'ego Bryanta, raczej myślę. Rose 18 punktów. No bo tutaj w sumie Middleton też i zbiórki, i asysty inkasuje, ale średnio 5-3 zbiórki, 5 asysty, 0-6 przechwytu, 2,5 straty. Jego skuteczność za 3,35%, tylko 43% z gry. Bledsoe 14, tutaj 4 asysty Rose'a, 4 niecałe Bledsoe, 1 przechwyt na mecz. No i dalej Waiters, 9,5 punktu. No odkąd mamy Rose'a, Waiters już odstawiony na drugi plan, tak więc ten atrybut, to znaczy ta statystyka będzie mu spadała. Robinson 7,5 punktu i 9,9 zbiórki. Czy jest progres z poprzednim sezonem? No w punktach nieznaczny, a w zbiórkach jest już wysoki, wysoka zmiana, poprawa. W blokach jeszcze mógłby więcej bloków inkasować. Dalej Bembry 7 punktów, Hill 4,9 jeszcze, day to day, tak więc już za niedługo, Iliasowa, Korver, Cook, Connaughton, no tutaj już bardzo słabo. No w zbiórkach oczywiście wiemy, Antetokounmpo 15, ale Robinson też wysoko ma 10, asysty Antetokounmpo 6,5, Middleton 5, Rose 4, przechwyty, bloki, tak więc równo tutaj Robinson z Janisem. Dobra, zobaczmy jak to się przedstawia w lidze. Tak więc mamy ex-aequo, Bradley Beal również 32,6 punktów w tym meczu inkasuje. A więc zarówno lecą, jest LeBron 31,3, Zach 31, Luka Doncic bardzo wysoko, Curry, Russell, Harden, Davis i Lillard zamyka pierwszą dziesiątkę. Dobra, zobaczmy zbiórki ofensywne. Andre Drummond, Antetokounmpo na drugim miejscu. W defensywnych jest Janis na pierwszym i w zbiórkach również. Tak więc bardzo ładnie. A Robinson, te 9-9, daje mu 18 pozycję. Dobra, asysty. No tutaj Janis w pierwszej dziesiątce może być? Nie, nie będzie. Dopiero 16. W przechwytach zobaczmy. Tutaj może być też wysoko. Na miejscu, no ex-aequo 6, nie? Tutaj na 9, ok. No bloki też możemy być wysoko, ale Gobert 2-7, Embiid również 2-7. Tak więc ex-aequo na 5 miejscu, Robinson z Antetokounmpo. Najwięcej rzutów oddaje celnych, 12,5. Najwięcej rzutów oddaje Russell, Beal. To skuteczność. Simmons 70%, Zion 63%, Adebayo też wysoko. No a gdzie jest nasz Janis? 12 dopiero, 57%, ok. Tak więc za 3 jeszcze skuteczność zobaczmy. Tutaj za bardzo u nas nie ma dobrych rzucających. No dobra, myślę, że to by było wszystko w tym odcinku jak na razie. Tak więc, no dobra, bardzo Wam dziękuję za uwagę i za wytrzymywanie tego długiego czasu między odcinkami. Tak więc niedługo się dowiecie, co się tutaj dzieje, bo mogę Wam tam zdradzić, że uczę się nowej pracy, uczę się nowego zawodu, który chciałbym utrzymywać sobie, z tego się utrzymywać. Opowiem Wam może na streamie, co to będzie, ale na razie zajmę się nauką i zobaczymy, jak to będzie, ale co Wy możecie zrobić, to trzymać kciuki, no i czekać, nie? No dobra, mordy. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano.